to Perfect z rokowiska z 1981 roku. Mikrofony, które nagrywały ten koncert, były tak ustawione, że może akurat tego śpiewu publiczności nie było słychać i tego sformułowania chcemy bić ZOMO, ale rzeczywiście Grzegorz Markowski w wielu wywiadach, no i wszyscy uczestnicy koncertów Perfectu pamiętają, że tak śpiewała publiczność, kiedy zespół wykonywał tę piosenkę. Wspominając łódzkie rokowiska, wypada też pamiętać o zespole RSC z Rzeszowa, który prezentował się na scenie nieco inaczej niż konkurencja. Jak oddajemy głos naszym gościom? Tak, znaliśmy się bardzo dobrze, byliśmy na wspólnej trasie z RSC i to był taki polski Kansas. Zresztą oni chyba się zreanimowali teraz, bo oni byli na Oscarach jazzowych zaproszeni przez swojego byłego menadżera, prezesa Kowalewskiego, Ireneusza. I oni grali taką też złożoną muzykę, bo to taki progres rozwinięty ze skrzypcami, dwie pary klawiszy, dokładnie taki skład mieli jak Kansas zrobiony. No oczywiście, no wiadomo o co chodziło, to był jak gdyby ten wzór, to był Kansas, dlatego tam wokalnie to nie było Kansasowo za bardzo. Życie to jest teatr i tam takie różne pierdoły, no ale tak, ale to była też orkiestra taka dosyć pokaźna, bo my graliśmy wspólne sztuki, więc z nimi zawsze był problem, bo wymagali takich sprzętowych, to się wtedy nie zdarzało zbyt często, bo tam była taka wtedy sytuacja, że wszystkie bandy, które oprócz tych markowych, które grały w takich festiwalach, to jakby za dużo tam nie mogły wymagać, bo pan Karol, który był za konsoletą, był najważniejszy, więc oni mieli tam swoje takie wymagania, z racji tego, że różne instrumentarium, że tam są luki, ale tak, i to bardzo, bardzo sympatycznie się rozwijało i bardzo sympatycznie ludzie do dzisiaj. Ja jeszcze wspomnę o tym RSC. Ja pierwszy raz ich widziałem w Jarocinie w 1982 roku i ta kapela odstawała od reszty festiwalu, odstawała pozytywnie, bo oni właśnie, to co kolega wspomniał, rozbudowane aranże mieli, muzyka nie punkowa, nie metalowa, normalnie wyglądali, bo nie mieli żadnych ćwieków, żadnych włosów na czerwono czy zielono i ktoś ich zauważył i oni bardzo szybko wydali płytę, właśnie chyba to życie to teatr. Z rysunkami tych postaci, nawet tą płytę posiadam w stanie idealnym, nienaruszonym. I powiem, drugi raz widziałem bodajże w listopadzie 82 grali support w sali kongresowej przed Exodusem. Szczerze mówiąc, dla mnie wypadli lepiej niż Exodus, ten polski Exodus z Puczyńskimi, z Komendarkiem, nie ten metalowy Exodus. No kapela, no jestem troszeczkę zdziwiony, że ona gdzieś później przepadła, tam drogi muzyków się rozeszły, no to jak kolega wspomniał, oni z powrotem się reaktywowali, nawet nagrali płytę. Chętnie bym ich po latach też zobaczył, czy rozwinęli się, czy są w tym samym miejscu, co byli 35 lat temu. Zdaje się, że będą otwierać koncerty Procol Harum w Polsce teraz. Mm. Czyli ta pasja w tych ludziach została? Dobrze, dobrze.
Kilka miesięcy temu miałem